Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 13 września we wtorek. Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według św. Łukasza. Będzie to siódmy rozdział, a wersety od 11 do 17. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszuła, któremu towarzyszyli jego talmidim i wielki tłum, udał się do miasta zwanego Naim. Kiedy zbliżał się do bramy miejskiej, wynoszono właśnie umarłego, aby go pochować. Jego matka była wdową. Był to jej jedynak, a towarzyszył jej spory tłum z miasta. Kiedy pan ją zobaczył, ogarnęło go współczucie i powiedział: Nie płacz. Podszedł bliżej i dotknął trumny, a niosący ją zatrzymali się. Rzekł: Młodzieńcze, mówię ci, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić, a Jeszua oddał go jego matce. Wszystkich przepełniła bojaźń i oddawali chwałę Bogu, mówiąc, Wielki Prorok pojawił się wśród nas oraz Bóg przyszedł, aby wspomóc swój lud. Ta wieść o Nim rozchodziła się po całej Judzie i okolicy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moi drodzy, myślę, że jak sobie wyobrazimy, że to był pogrzeb i że matka odprowadzała swojego jedynego syna. Może jest nawet pośród nas jakaś matka, która odprowadzała kiedyś na cmentarz swoje dziecko albo uczestniczyliśmy w takich właśnie pogrzebach, gdzie rodzice patrzą na śmierć swoich dzieci, tym bardziej dzieci jakichś jeszcze młodocianych czy małych, to każdy, każdego z nas ściska serce. I w tej historii właśnie Jezus idzie, nikt o nic go nie prosi. Tu nie ma czegoś takiego, że, że ktoś przychodzi, tak jak przychodziłby kogoś uzdrowić. On po prostu tam przechodzi, dlatego że on tam chciał przechodzić. Nie, że to był jakiś przypadek, że to było jakieś e, nagle, o jak fajnie, że się tu pojawił Jezus. On po prostu chciał tam przejść. On chciał tamtędy przejść, żeby e, dokonać tego, tego cudu. E, Jezus przychodzi e, i zaczyna łamać granice. Pierwszą granicę, jaką złamał, to jest to, że dotyka się tej trumny, tego, na którym leżał trup. To było zabronione w żydowskim prawie religijnym. Nie wolno było dotykać się czegoś, co było związane z umarłym, z trupem. Jezusa to nie obchodziło. Jezus dotyka, dlatego że to on decyduje o tym, kto jest umarły, a kto nie. Dlatego złamał granice prawa. Gdzieś to znamy przecież, że powiedział, że jest panem szabatu. To nie szabat, to nie prawo zostało dane, żeby mu być podległym, jak niewolnik, ale to wszystko dla niego, jemu ma służyć jego chwale, bo kiedy już przeskoczymy tam dalej, to ten początek może być niezrozumiały może nawet religijnie być niezrozumiały dla Żydów. Ale koniec tej całej historii już objawia, że to wszystko służy radości ludzi i chwale Boga. Taki jest Bóg. Przychodzi do nas, bo ogarnia go współczucie. Kiedy patrzy na, na różne nasze biedy, to Boga ogarnia współczucie. Oczywiście, że nie zawsze tak jest, że każdy kondukt, który odprowadza jakiegoś zmarłego na cmentarz, doświadcza tego, że. Że ten ktoś wstaje, ale Bóg wie lepiej, Bóg wie, widzi więcej. Dlatego Wiemu wierzymy. Na podstawie między innymi tego fragmentu, tego właśnie wskrzeszenia młodzieńca Znajn, tego syna, jedynego syna matki, wdowy, która już pochowała wcześniej swojego męża, a teraz chowa swojego syna. Boga ogarnia współczucie, to jest piękna myśl, którą warto sobie zapisać. Boga ogarnia współczucie, kiedy patrzy na, na Twoje życie również, na Twoje różne mary, na te trumny, w których są już kości, też być może już jest jakaś, jakaś, jakaś boleść złożona, jakieś rany ropiejące. On chce się zatrzymać, on przychodzi, zatrzymuje się, dotyka. I, I mówi swoim słowem, mocą swojego słowa: wstań, wstań. To Bóg decyduje o tym, kto, kiedy i jak ma zmartwychwstać. Moi kochani, na koniec wszystkich przepełniła bojaźń i oddawali chwałę Bogu. Bóg przyszedł, aby wspomóc swój lud. Ludzie tak, tak wołali, tak krzyczeli. Wielki prorok pojawił się wśród nas. I to właśnie Bóg przyszedł, aby wspomóc swój lud, aby pomóc swojemu ludowi. Tak, to jest prawda. Bóg przyszedł po to, aby wspomóc swój lud. Jeszcze raz, nawet gdy odprowadzamy na cmentarz kogoś bliskiego i serce nam ściska, nawet gdy jako matka czy jako ojciec odprowadzałeś swoje dziecko i przypominasz sobie dzisiaj ten dzień pogrzebu i myślisz sobie, dlaczego cię Jezu tam nie było, dlaczego nie dotknąłeś. Trumny mojego syna czy mojej córki, to pamiętaj, że tak czy owak Bóg przyszedł, aby wspomóc swój lud. Może właśnie Was dotknął wtedy, może dotknął Twojego serca, może dał Ci na tyle siły, że Ty dzisiaj dalej wierzysz, a Twój syn czy Twoja córka czeka na Ciebie już tam po drugiej stronie, a może Cię tutaj wspiera nieustannie. Zaufajmy Bogu, powierzmy Mu te sprawy, te, te, które nas bolą, te wszystkie właśnie mary, te trumny, powierzmy mu, oddajmy mu to. Niech on tego dotyka nieustannie. My nie twórzmy scenariuszy, bo jesteśmy kiepskimi reżyserami naszego życia. Ale po prostu oddawajmy mu i ufajmy w to. Bóg przychodzi, aby wspomagać swój lud, aby wspomagać Ciebie. On po to przychodzi. Czasem w taki właśnie y, piękny, bezpośredni sposób, jak ten z dzisiejszej Ewangelii, w Nain. Ale, ale bardzo często i częściej zupełnie inaczej, ale zawsze tak samo skutecznie wspomagać, pomagać swojemu ludowi, dlatego że, że jeszcze raz tylko to przypomnę dlatego, że Boga ogarnia współczucie, gdy widzi naszą biedę. Pan z wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Życzę Wam błogosławionego dnia. Pamiętajcie, że Bóg przyszedł wspomóc ten Twój dzień i za to Jemu chwała. Uwielbiajmy go. Do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.